Julia poszła pod prysznic, by zmyć halloweenowy makijaż, ale ktoś wlał farbę do głowicy prysznicowej i poleciała z niej zielona woda. Dziewczyna postanowiła znaleźć dowcipnisia i przepytała koleżanki. Lucja powiedziała: robiłam pranie, a potem poszłam gotować dżem z kiwi. Sorki, muszę lecieć, bo się przypali. Litka oznajmiła: brałam prysznic i myłam włosy chwilę przed tobą. Co się stało? Dlaczego jesteś zielona? A Róża stwierdziła: uczę się na sprawdzian z matmy. Możecie być trochę ciszej? Kto zrobił kawał Julce? Litka powiedziała, że dopiero co umyła włosy, ale są suche i zaplecione w warkocze. Poza tym pod szlafrokiem ma sukienkę. To trochę nietypowy strój. Litka postanowiła potowarzyszyć obrażonej Julce. Tymczasem Róża zaproponowała Łucji, żeby wybrały się do jej ciotki Wiki. Kobieta prowadzi sklepik z eliksirami. Kiedy usłyszała, co przydarzyło się Julce, powiedziała: no dobra, do przyrządzenia mikstury rozweselającej potrzebny mi jeden składnik, ale musicie go najpierw odgadnąć. Mając z nim do czynienia, ruszasz na czerwonym, a zatrzymujesz się na zielonym. O jaki składnik chodzi? To arbuz. Marek otwiera wrota. Trzymając się ściany, rusza korytarzem. Chyba czas na śniadanie. Chłopak podchodzi do stołu. Leżą na nim 3 jabłka, ale tylko jedno nadaje się do jedzenia. Pozostałe są zatrute, a Marek musi coś zjeść. Który owoc powinien wybrać? Z jednego jabłka wychodzi robak, a to oznacza, że nie ma w nim trucizny i można je zjeść. Po jakimś czasie Marek trafia do wielkiego starego zamku. Musi wejść do środka i sprawdzić, co się tam dzieje. Podchodzi do drzwi, ale są zamknięte. Trzeba wstukać kod. Na drzwiach wypisane są liczby, do których trzeba dodać 4 cyfry. Czy domyślasz się, jakie? Jeden dodać 3 równa się 4. 3 dodać 4 równa się 7. 4 dodać 7 równa się 11. 7 dodać 11 równa się 18. A zatem kolejne 2 cyfry to 2 i 9, ponieważ 11 plus 18 równa się 29. A 18 dodać 29 daje 47, czyli 4 i 7. Poprawny kod to 2947. Dobra odpowiedź. Drzwi się otwierają, a Marek wchodzi do ciemnego i zakurzonego holu. Idzie dalej. Po drodze mija liczne rozwidlenia. Jego zadaniem jest zdecydować, w którą stronę powinien skręcić. Nie jest to takie trudne. Chłopak znalazł się w galerii sztuki. Na ścianach wisi mnóstwo obrazów. Za każdym rogiem natrafia na 2 dzieła sztuki. Marek powinien iść za oryginałami, ale będzie potrzebował twojej pomocy, żeby je odróżnić. Oto pierwsza para obrazów. Który z nich jest autentyczny? Oba obrazy to gwiaździsta noc Van Gogha, ale spójrz, na jednym z nich widać samoloty na niebie. Artysta z pewnością ich nie namalował, więc dzieło musi być podrobione. Marek powinien udać się w drugą stronę. Kolejny zakręt, kolejna zagadka. Tym razem jest to Dziewczyna z perłą autorstwa Vermeera. Który obraz to oryginał? Nie wydaje mi się, żeby dziewczyna na oryginalnym malowidle miała kolczyk w nosie. Obraz po prawej to podróbka, więc Marek powinien skręcić w lewo. Na pewno znasz ten obraz. To Mona Lisa spod pędzla Leonarda da Vinci. Ale jedno dzieło to podróbka. Widzisz różnicę? Patrz, na obrazie po prawej za plecami kobiety widać samochody. Marek powinien skręcić w lewo. A teraz trwałość pamięci Salvadora Dali. Który obraz to replika?
obraz po lewej. Nie sądzę, że roztopiony smartfon powinien się tam znaleźć. Marek musi iść w prawo. I ostatnia zagadka. To American Gothic Granta Wooda. Przyjrzyj się uważnie i pomóż Markowi dokonać wyboru. Mężczyzna na obrazie po prawej ma tatuaże na palcach, więc to podróbka. Marek powinien skręcić w lewo. Trzech przyjaciół mieszka blisko siebie i często spotykają się na kawę. Nazywają się Pan Niebieski, Pan Czerwony i Pan Biały. Pewnego dnia zauważyli, że każdy z nich ma pod płaszczem koszulkę w jednym z trzech kolorów. Czerwonym, niebieskim i białym. Pan Niebieski powiedział: hej, Panie Biały, czy zauważyłeś, że wszyscy mamy na sobie koszulki w kolorze, który nie pasuje do naszego nazwiska? Mężczyzna w białej koszulce odpowiedział: wow, faktycznie. Spróbuj ustalić, w jakim kolorze koszulkę ma na sobie każdy z nich. Pan Niebieski może mieć na sobie białą lub czerwoną koszulkę, ale wiemy już, że jeden z jego kolegów ma biały t-shirt. Wychodzi na to, że Pan Niebieski bada sobie czerwoną koszulkę. Pan Biały mógł założyć albo niebieski, albo czerwony t-shirt, a skoro czerwona koszulka jest już zajęta, to znaczy, że Pan Biały ma na sobie niebieską, a zatem białą koszulkę ma Pan Czerwony. Trzy kobiety, Julka, Marysia i Oliwia, wybrały się na zakupy. Dwie z nich są w ciąży, a trzecia próbuje wykraść arbuza. Która z nich ukryła owoc pod ubraniem? Oliwia ma na sobie buty na wysokim obcasie. Ciężarne kobiety wybierają raczej inne obuwie. Marek jechał na bardzo ważne służbowe spotkanie. Spieszył się, bo był już spóźniony i oczywiście miał wypadek. Jego samochód był cały, ale drugi kierowca rozbił się o drzewo. Na szczęście nic mu się nie stało. Wezwali policję. Kiedy funkcjonariusze stawili się na miejscu, Marek opowiedział im swoją wersję zdarzeń. Jechałem szybko, ale ostrożnie. Nagle przede mną wyjechał samochód. Udało mu się uniknąć zderzenia, ale tamten kierowca uderzył w drzewo. Kiedy zobaczył mój drogi wóz, zaczął obwiniać mnie o spowodowanie wypadku, bo to była pańska wina. Ja jechałem powoli i rozmawiałem z żoną o urlopie i nagle pan wyskoczył nie wiadomo skąd. Policjanci od razu zorientowali się, kto jest winny. A ty jak sądzisz? Zawinił drugi kierowca, podróżował sam. Oznacza to, że z żoną rozmawiał przez telefon, a to jest niedozwolone. Oj, nieładnie. Julek był archeologiem i zajmował się badaniem starożytnych piramid. W trakcie jednej z wypraw coś poszło nie tak i chłopak ugrzązł w komorze głęboko pod ziemią. Ruszył wąskim przejściem. Trafił do kolejnego pomieszczenia, do którego wejście momentalnie zostało zasypane kamieniami. Znajdowały się tu tylko jedne zamknięte wrota, a żeby je otworzyć, Julek musiał rozwiązać zagadkę i wstukać czterocyfrowy kod. AG, FH, VZ, JT. Jaki jest poprawny kod? Każda cyfra odpowiada liczbie liter alfabetu, które znajdują się pomiędzy literami z zagadki, a zatem kod brzmi 5139. Stefan jechał do pracy. W drodze zorientował się, że zostawił w domu teczkę z ważnymi dokumentami. Wrócił do mieszkania chwilę po dziewiątej. W tym samym momencie usłyszał dźwięk tłuczonego szkła i zobaczył, jak jakiś mężczyzna wymyka się tylnymi drzwiami i kieruje do czerwonego samochodu. Stefan zdążył zobaczyć tylko kilka numerów tablicy rejestracyjnej. Zadzwonił na policję i zgłosił zajście. Od razu zajęli się sprawą. Po 10 minutach poszukiwań funkcjonariusze znaleźli pojazd, który pasował do opisu, stojący przed kawiarnią. Weszli do środka. Przy stoliku siedział tylko jeden klient. Policjanci podeszli do niego i zapytali: czy to pański samochód? Gdzie pan był 20 minut temu? Mężczyzna odparł: tak, auto jest moje, ale siedzę tu już od ponad godziny. Policjanci od razu go aresztowali. Dlaczego?
kawiarnia jest czynna od 9, a więc mężczyzna nie mógł siedzieć tam od godziny. Jak co dzień rano, Daria wybrała się do ulubionej kawiarni po kawę i kanapkę. Zapłaciła za zamówienie i wyszła. Po kilku minutach wróciła zdenerwowana. Okazało się, że zostawiła tam portfel, ale o dziwo, nigdzie go nie było. Zadzwoniła na policję, by zgłosić zajście. Z kawiarni nikt nie wychodził, a więc kiedy na miejsce przybył policjant, złodziej nadal tam siedział. Zaczął przesłuchiwać obecnych. Joasia, kasjerka, powiedziała, że Daria jest stałą klientką i znają się od dawna. Nigdy w życiu nie ukradłaby jej portfela, a ostatni raz widziała go, jak dziewczyna płaciła. Andrzej to turysta, który przyjechał pozwiedzać miasto. Powiedział, że przyszedł do kawiarni, by spróbować ich słynnych babeczek. Twierdził, że nie widział portfela Darii i był pochłonięty wybieraniem słodkości. Z kolei Hubert, sprzedawca z pobliskiego sklepu, twierdził, że przyszedł na kawę i nie widział portfela, bo akurat wlewał mleko do swojej małej czarnej. Kto ukradł portfel Darii? Złodziejem jest sprzedawca Hubert, a może Henryk? Widzisz plakietkę na jego ubraniu? Podczas składania zamówienia skłamał i podał inne imię, a poza tym przyznał, że wlewał mleko do kawy, a jak widać, napój jest czarny. Wikipedia ratowała ci życie miliony razy, ale czy pamiętasz, jak wygląda jej logo? Tak, chodzi o logo zakończone wielką literą A. A kojarzysz, jak wygląda logo kanału Disney? Oto i ono. Ralph Lauren, jak sądzisz, które logo jest poprawne? Właśnie to. A teraz Nescafe. Które logo jest poprawne? Poprawne jest to po prawej. Hot Wheels to najlepiej sprzedająca się marka zabawek na świecie. Wyprzedza nawet Lego i Barbie. Pewnie macie w domku kilka resoraków. Które logo jest poprawne? Tak jest. New Balance. Logo po prawej czy po lewej? To po lewej. Formuła 1 to zapoczątkowane w latach 20. ubiegłego wieku w Europie międzynarodowe wyścigi samochodowe. Dziś odbywają się na całym świecie. Jak wygląda ich logo? Chodzi o obrazek po lewej. W dniu otwarcia pierwszego sklepu Vans jego właściciel, Paul Van Doren, miał za mało drobnych w kasie, by wydawać resztę. Pozwolił więc 12 klientom wyjść bez płacenia i poprosił, żeby wrócili następnego dnia. Nazajutrz wszyscy przyszli, by uregulować rachunek. Jak wygląda logo Vans? Oto i ono. Sour Patch Kids to amerykańskie cukierki, które powstały na początku lat 70. ubiegłego wieku. To niełatwe zadanie, ale spróbuj odgadnąć, jakie logo widnieje na ich opakowaniu. To jest poprawne logo. Jak wygląda logo Assassin's Creed? Oto i ono. Kupujesz Teslę, masz dwa pojazdy do wyboru. Jeden jest autentyczny, a drugi to podróbka. Który samochód wybierasz? Oczywiście, że trzeba wybrać ten po prawej. Jak wygląda logo kanału Hallmark? To będzie to. Starlink to system satelitarny firmy SpaceX. Jak wygląda jego logo? Oto i ono.
czas na wspominki. Ulica Sezamkowa istnieje od roku 1969. Wszyscy oglądaliśmy ją w dzieciństwie, ale czy pamiętasz, jak wygląda logo programu? Oczywiście, że chodzi o obrazek po prawej. Jak wygląda logo Calvina Kleina? Poprawne jest logo po lewej. To znaczek słynnej marki samochodów, którą niezbyt często spotyka się na drogach. Jak wygląda jej logo? Chodzi o ten znaczek. Oj, a teraz coś trudniejszego. Kolory się pomieszały. A może kojarzysz to logo? Zaufaj swojej intuicji. Tak, chodzi o logo po prawej. Brawo! Która Mazda nie jest podróbką? Tak, ten znaczek jest prawdziwy. Jak wygląda logo firmy Beats? To po prawej jest poprawne. Czy wiesz, że Mountain Dew jest produkowany przez tę samą firmę co Pepsi? A wracając do tematu, które logo jest poprawne? To po lewej. Kojarzysz, jak naprawdę wygląda logo Armani? Właśnie tak. Obrazek zdobi twoje długopisy, ale pewnie nigdy nie zwracasz na niego uwagi. Jak wygląda logo firmy? To logo jest poprawne. UPS. Obrazek po lewej czy po prawej stronie? Ten po prawej. Amnesty International to międzynarodowa organizacja chroniąca prawa człowieka. Jak wygląda jej logo? Chodzi o ten obrazek. Które logo jest poprawne? Tak, właśnie to. A co z Javą? Który obrazek jest autentyczny? Oczywiście ten po prawej. Boeing to amerykańska firma założona w 1916 roku, produkująca samoloty i sprzęt lotniczy. To nie takie proste, ale spróbuj odgadnąć jej logo. Poprawny jest obrazek po lewej. Wybierz poprawne logo Alfa Romeo. To będzie to. A jak wygląda logo Slacka, kojarzysz? To obrazek po lewej. A co powiesz na to? Bardzo dobrze. Wszyscy miłośnicy grania w FIFA i Simsy z pewnością kojarzą logo Electronic Arts, ale które z nich jest poprawne? Tak, chodzi o ten obrazek. Subaru to japońska firma, ma już 68 lat. Ile gwiazdek znajduje się w jej logo? Jedna duża i pięć małych. Pinterest istnieje od grudnia 2009 roku. Jest starszy niż Instagram, Quora i Snapchat. Czy kojarzysz, jak wygląda jego logo? Oto i ono. Jak wygląda logo LG? Poprawne jest logo po prawej. Jak smutne byłoby nasze życie bez filmów wytwórni Warner Bros. Jak wygląda jej logo?
Na pewno wiesz. Oczywiście, że chodzi o ten obrazek. Grasz w gry? Jeśli tak, to na pewno znasz to logo, a jak nie, to skoncentruj się. Chodzi o ten obrazek, zgadłeś? Firma Hasbro została założona w 1923 roku na Rhode Island przez trzech braci. Na początku sprzedawali skrawki tekstyliów. Dziś jest to największy producent zabawek i gier. Jak wygląda logo firmy? Właśnie tak. Kentucky Fried Chicken powstało w 1930 roku i istnieje na rynku od około 92 lat. Jesteś w stanie powiedzieć, które logo należy do KFC? Tak, dokładnie to. A co z Pringlesami? Które logo jest poprawne? To tutaj. Logo kostką. Wiesz, które to? Udało się. Kolejne. To Taco Bell. Które logo jest poprawne? To jest poprawne. Oreo to najlepiej sprzedająca się marka ciastek na świecie. Myślisz, że wiesz, jakie jest ich logo? No dobra, to było proste. Chodziło o to. Doritos, prawe czy lewe? Tak, lewe jest poprawne. Haribo to niemiecka marka, która ma już 101 lat, więc jest starsza od KFC. Logo widnieje na każdym opakowaniu twoich żelków. Wskaż odpowiednie logo. Oto ono! Burger King, a w Australii Hungry Jack's. Tak, musieli zmienić nazwę ze względu na prawa autorskie. Które logo jest poprawne? Brawo! Wiele osób je uwielbia i zapewne jesteś jedną z nich. Ale czy wiesz, które logo jest ich? Chodzi o to z sylwetką. Dzięki niej wygląda znacznie fajniej. Fanta nie znajduje się nawet na liście 15 najlepiej sprzedających się napojów gazowanych, ale nie zaprzeczysz, że jest znana. Które logo jest poprawne? Oto ono! Miejsce, w którym dostaniesz dosłownie wszystko. Wskaż, do którego sklepu się wybrać. Oczywiście, że do tego. Które logo należy do Wendy's? Tak jest, masz rację. Wiedziałeś, że NASA to skrót od The National Aeronautics and Space Administration? Super, ale jakie ma logo? Chodzi o to. Wspomnień czar. Ulica Sezamkowa była emitowana od 1969, więc nawet twoi rodzice pewnie oglądali ją za dzieciaka. Które logo wersji amerykańskiej jest poprawne? To bardzo łatwo zapamiętać. Które logo Ralpha Laurena jest właściwe? Świetnie ci idzie.
Telefon iPhone i system operacyjny Apple być może jest na topie, ale 70% rynku należy do Androida. Wskażesz poprawne logo? To tutaj. Wiem, zamiana kolorów utrudnia zadanie, ale widzisz to logo tak często, że możesz zaufać instynktowi. Tak, chodziło o to. Brawo! Do którego sklepu Walmart można iść na zakupy? Nie da się go pomylić z niczym innym. A w tym przypadku co wybierzesz? Tutaj jest. Amazon zaczynał w latach 90. jako sklep w garażu. Dziś sprzedaje prawie wszystko i każdy go zna. Rozpoznajesz jego logo? To jest poprawne. Które logo należy do Huawei? Właśnie to! Starożytne Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Olimpii, ale wznowiono je w 1896 roku w Atenach. To nieco podchwytliwe. Wiesz, które logo jest poprawne? To tutaj. The Voice. Lewa czy prawa? Co powiesz? Oczywiście prawa. Snickers to najlepiej sprzedający się batonik na świecie. Jakie ma logo? O takie. eBay często się przydaje, ale czy znasz jego logo? Dokładnie, chodzi o to. A co powiesz w kwestii 7-Eleven? Oczywiście, że to tutaj. Paramount zawdzięczamy wiele światowych filmów, a logo tej wytwórni widziałeś setki razy. Czy wyświetlało się wystarczająco długo, żebyś je zapamiętał? To jest poprawne. Ma tylko jedną górę. Uda ci się teraz wskazać logo Pumy? To i tylko to. Kojarzysz Adobe? Widzisz jego logo? Tutaj jest. Teraz coś cięższego. Co powiesz na to? Dobrze, chodzi o to. Nieważne, czy jesteś fanem FIFA czy Simsów, na pewno masz za co dziękować Electronic Arts. Ale czy wiesz, jakie ta firma ma logo? Właśnie takie. Skoda to czeska firma, która na początku produkowała rowery. Teraz robią także auta, ale czy wiesz, jakie pojawia się na nich logo? Tutaj jest. Shazam pomógł ci odnaleźć wiele super utworów, ale czy pamiętasz, jakie ma logo? Tak, brawo! Pora na twojego kumpla do nauki, Duolingo. Jakie ma logo?
to należy do nich. Tego logo chyba nie da się zgadnąć. Tak, to to, którego środkowa część nie dotyka podłoża. Jedno z tych logo wydaje się dziwne. Które? Prawidłowe logo jest po prawej stronie. Co prawda tej sieci restauracji nie ma w Polsce, ale może potraficie rozpoznać prawidłowe logo Wendy's. To było podchwytliwe pytanie, ale wybrałem logo po lewej i miałem rację. Coś jest nie tak z tym logo, ale sami musicie na to wpaść. Tak, Citroen ma dwie, a nie trzy strzałki skierowane do góry. Chyba częściej muszę robić pranie. Dzięki temu odgadnę logo proszku do prania. Zielony na górze, czerwony na dole. Rozumiem. Kolejny producent pyszności. Ale które logo jest prawidłowe? Musiałem pójść do kuchni to sprawdzić i już wiem, że prawidłowe logo Cadbury to to po prawej. Jak często chodzicie do Aldi? Sprawdźmy. Prawidłowe logo jest po lewej stronie. Najważniejsze są kolory i pączki. Prawidłowe logo Dunkin' Donuts jest po lewej. Lubicie tworzyć i udostępniać TikToki? To na pewno wiecie, które logo jest prawidłowe. Wybraliście logo po lewej? W takim razie macie rację. Często korzystam z tego komunikatora, więc znam logo. A wy? Serio? Byłem pewien, że chodzi o logo po lewej. Potraficie powiedzieć, które logo NASA jest prawidłowe? Bez żółtego, już rozumiem. Jestem pewien, że to dla was bułka z masłem. Które logo Mercedesa jest prawidłowe? To tutaj. Dobra robota. Czy wiecie, jak wygląda logo Rolexa? Oczywiście chodzi o tę koronę. Jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, ale które logo jest prawidłowe? Logo po lewej. Jak często jecie burgery? Zobaczmy. Zdaje się, że częściej powinienem chodzić na burgera. Kolejne podchwytliwe pytanie dla miłośników kawy. Które logo Starbucks wygląda na prawdziwe? Chodzi o logo po lewej. Czas na Lacoste. Który krokodyl tu przynależy? Prawda, krokodyl po lewej jest trochę zbyt spiczasty, aby zdobić koszulkę polo. Kolejne zadanie jest trudne. Które logo PayPala jest prawidłowe? Spójrz, pierwsza część słowa jest ciemniejsza od drugiej. KFC i jego logo. Pamiętacie, które jest prawidłowe? Chodzi o logo po lewej. Spójrzcie na paski na fartuchu. Hej, o co chodzi? Te zadania są coraz trudniejsze. Prawidłowe logo jest po lewej stronie. Jeśli korzystacie czasem z Airbnb, to pewnie znacie logo tej firmy. Logo po lewej jest prawidłowe. Asia ma dwa sznurki. Może powiedzieć o nich tylko tyle, że po zapaleniu jednego końca sznurek będzie się palił przez godzinę.
Twoim zadaniem jest pomóc Asi odmierzyć 45 minut za pomocą sznurków. Jak to zrobić? Dziewczyna powinna podpalić oba końce jednego sznurka i jeden koniec drugiego. Po 30 minutach pierwszy sznurek spali się całkowicie. Aby odmierzyć pozostałe 15 minut, musi teraz podpalić drugi koniec drugiego sznurka. I gdy całkiem się spali, to znak, że minęło 45 minut. Adam jest sławnym śpiewakiem operowym. Przez 7 dni będzie występował dla króla i królowej. Za usługi mają mu zapłacić 1/7 sztabki złota dziennie. Adam nie przyjmuje zaliczek i chce otrzymywać zapłatę każdego dnia. Na ile części najmniej muszą pokroić sztabkę złota, żeby codziennie zapłacić mu odpowiednią kwotę? Wystarczy przeciąć sztabkę dwa razy. Pierwszy dzień należy odkroić 1/7 sztabki i zapłacić nią Adamowi. Dzień drugi trzeba odciąć 2/7 sztabki, wręczyć śpiewakowi, a on w zamian odda pierwszy kawałek. Dzień trzeci należy dać mu 1/7 sztabki, którą oddał poprzedniego dnia. Dzień czwarty trzeba dać Adamowi kawałek, który stanowi 4/7 sztabki i zabrać pozostałe dwa kawałki. Dzień piąty należy dołożyć mu 1/7 sztabki. Dzień szósty trzeba dać mu 2/7 sztabki i zabrać jako resztę 1/7. I na koniec 7 dnia należy wręczyć Adamowi ostatni kawałek złota. Julka i Sebastian dotarli na malowniczy kemping. Czas rozłożyć namiot. Znaleźli 3 dobre miejsca. W lesie, na łące i w pobliżu jeziora. Która miejscówka jest najlepsza? Najlepiej, żeby rozłożyli się na łące. W lesie mogą zaatakować ich dzikie zwierzęta, a jeśli chodzi o jezioro, to spójrz, w pobliskich krzaczkach czai się zombie. Raczej nie jest to zbyt miłe towarzystwo. Jurek szedł ulicą. Nagle nie wiadomo skąd wyskoczył czarodziej i teleportował chłopaka do swojego zamczyska. Kazał mu wybrać jedno przejście z 3. Za pierwszymi drzwiami czai się głodny tygrys. Drugie prowadzą do rozwścieczonego dinozaura, a w pomieszczeniu za 3 drzwiami unosi się toksyczny gaz. Które przejście powinien wybrać Jurek? Drugie. Dinozaury wyginęły miliony lat temu. Janek ma jabłonkę. Liczba rosnących na niej jabłek podwaja się co tydzień. Po 30 tygodniach drzewo jest już całkowicie porośnięte owocami. Jak myślisz, po ilu tygodniach drzewo będzie w połowie porośnięte pomarańczami? Pomarańcze nie rosną na jabłonkach. Ale gdyby zagadka dotyczyła jabłek, to odpowiedź brzmiałaby 29, bo jak wiemy, liczba owoców podwaja się co tydzień. Na oceanie znajduje się wysepka. Na wyspie jest domek. W środku domku stoi szklanka wody. W szklance wody znajduje się moneta. Co znajduje się w środku oceanu? Odpowiedź jest prosta. To litera E. Hubert wybrał się na imprezę. W oko wpadły mu te 4 panny. Chciał zagadać do jednej z nich. Którą z nich powinien wybrać? Zwróć uwagę na rękę pierwszej dziewczyny. To zombie. Druga ma na szyi ślady ugryzienia. W każdej chwili może się przeistoczyć w wampira i zepsuć randkę. A czwarta dziewczyna jest duchem. Hubert powinien więc zagadać do trzeciej panny. Hello. Do detektywa Tomasza zadzwoniła Halinka. Powiedziała tak: proszę przyjechać, ktoś mnie okradł. Wszystko stało się tak szybko. Położyłam torebkę na tylnym siedzeniu, a kiedy zatrzymałam się na światłach, ktoś otworzył drzwi i ją zabrał. Detektyw ruszył kobiecie na pomoc, ale kiedy zobaczył Halinkę, od razu zorientował się, że go okłamała. Jak się domyślił? Halinka ma 2-drzwiowy samochód. Złodziej nie mógł ukraść torebki z tylnego siedzenia. Spójrz na te 3 domy. Jeden wydaje się jakiś dziwny. Który z nich wygląda podejrzanie?
Popatrz na ślady stóp. Wszystkie prowadzą do i z domu numer 1 i 3, a więc ludzie do nich wchodzą i wychodzą. Natomiast w przypadku domu stojącego w środku, ślady biegną tylko w jednym kierunku. Ludzie wchodzą do budynku, ale już z niego nie wychodzą. Spójrz na ten bałagan na podłodze. Ile laptopów można naładować za pomocą tych przedłużaczy? Kabel przedłużacza numer 3 jest uszkodzony. W drugim jedno z gniazdek jest zepsute. Przedłużacz numer 4 ma tylko jedno gniazdo, więc jest w zasadzie bezużyteczny. Przedłużacz numer 6 w ogóle nie ma kabla. A teraz policzmy, ile laptopów da się do nich podłączyć. Podłączmy do gniazdka w ścianie przedłużacz numer 1. Następnie wepnijmy do niego przedłużacz numer 2. Możemy wykorzystać dwa gniazda z pierwszego przedłużacza, żeby naładować dwa laptopy. Do przedłużacza numer 2 podłączamy przedłużacz numer 5. A skoro jedno gniazdo i tak jest niesprawne, możemy wykorzystać do ładowania dwa gniazda w przedłużaczu numer 2 i 4 w przedłużaczu numer 5. Czyli da się podłączyć do nich 6 laptopów, a zatem jednocześnie można ładować 8 komputerów. Proste! Daniel i Danuta są małżeństwem. Każdego ranka biegają w parku. Aby dorównać każdym dwóm krokom męża, Danusia musi zrobić 3 kroki. Jeśli oboje zaczęli biec od prawej stopy, to po ilu krokach ich lewe stopy się zrównają i znajdą się z przodu jednocześnie. Nigdy nie uda im się ta sztuka. Będzie to wyglądało tak. Jestem pięcioliterowym słowem i jeździsz mną po kraju. Zabierz jedną literę i będziesz mógł dodać mnie do obiadu. Zabierz drugą literę i stanę się dziurą w ziemi. Czym jestem? I co? Udało ci się odgadnąć? Odpowiedź brzmi: kolej. Dobra robota!